To nasz stary radiomagnetofon, który aktualnie zamierzam unowocześnić. Zapodamy mu dwa mody. Za chwilę się z nimi zapoznacie. A to pierwszy z elementów, który przyszedł, czyli przetwornica napięcia. Tolerancja napięcia wejściowego to jest około 2 V do 24 i wyjście ustawiane między 5 V a 24. Przetwornica ma służyć do ładowania akumulatorów. I teraz kolejny temat, to mamy balanser. Czyli urządzenie służące do ładowania poprawnego ogniw, tak żeby każde było właściwie ładowane i zabezpieczone przed nadmiernym rozładowaniem. No i ostatni element układanki moduł Bluetooth, czyli mamy wszystkie trzy. Do tego dokupiłem jeszcze koszyczek na akumulatory. Mówię akumulatory, ogniwa. Tak więc zestaw gotowy. To wszystko kosztowało no, Allegro około 40 zł. Później tam pokażę jeszcze link i opisy tych urządzeń. Koszyczek do ogniw wymagał przelutowania, gdyż kable zasilające były bardzo cienkie. I teraz mamy już tutaj plus czerwony, minus czarny. No i oczywiście dla ogniw dodatkowe plusy z każdego kolejnego ogniwa. W obudowie wykonałem to wybranie. Tutaj na płycie jest zasilanie z zasilacza 12 V. Dwa pierwsze piny to plus, kolejne dwa to minus. Więc to miejsce postanowiłem się wpiąć z układem, który będzie ładował nasze akumulatory. O i ta moja wspaniała lutownica, którą już dawno komentowaliście. Lutuję jak marzenie. Nie jestem żadnym elektronikiem.
Więc taka mi w zupełności wystarczy. Tak więc podlutowałem z wyjścia zasilacza 12 V, który puścimy do ładowania baterii. Teraz pozostaje przylutować przetwornicę. Jak widzicie, balanser już jest podlutowany. Teraz podlutujemy przetwornicę. Radiomagnetofon daje na zasilaczu napięcie 12 V i jest ono zbyt małe, żeby naładować 3 akumulatory. Trzeba je będzie podbić. Balanser jest oznaczony jako 12,6 V i prawdopodobnie tyle będzie trzeba podbić na przetwornicy to napięcie. Jest to cudeńko, które już wcześniej pokazywałem. Regulowane potencjometrem. Po podłączeniu ustawię właściwe napięcie. Teraz właśnie zrobimy uchwyty do modułów. Drukarka 3D zaprzęgnięta do pracy. To będzie uchwyt do przetwornicy napięcia. No, łatwiejszy do zrobienia, później pomyślimy nad kolejnymi. 20 parę minut drukowania. Także czekamy. Drukarka zwykła chińszczyzna, Anycubic. Świetnie się sprawdza. Do modułu Bluetooth potrzebne jest napięcie 5 V, a jako że na płycie znalazłem podłączenie USB, podlutowałem zasilanie i będzie ono zasilało moduł Bluetooth. Tu jest to napięcie 12 V, tu jest 5 V. Lutujemy dalej.